kolejnych autodetailingowych testach. Dzisiaj będziemy sprawdzać maszynę firmy Reaper, którą mamy tutaj dzięki uprzejmości naszego kursanta, który również udostępni nam dzisiaj swój pojazd testowy, szkoleniowy, na którym przeprowadziliśmy już pełną korektę lakiery, a właściwie pełną korektę jak chodzi o całościowe polerowanie, ale one step jak chodzi o usunięcie wszystkich drobnych degradacji. Piękny, metaliczny kolor został odświeżony, ale nie o tym dzisiaj jest nasz temat, mimo tego, że prosiliście mnie ostatnio o autodetailingowe vlogi. Dzisiaj sprawdzimy maszynę firmy Reaper. Kolor pomarańczowy, tak jak widzicie, sama maszyna jest dosyć ciekawa ze względu na korzystną cenę zakupu. Granice 200-250 zł, więc nie jest to wygórowana cena, jak chodzi o maszynę polerską, dlatego że Flex chociażby to koszt w granicach 2100-2200 zł. Rupes również oscyluje w tych granicach. Nawet polski ADBL kosztuje w granicach 800-900-650 zł, w zależności gdzie możemy go dostać. Krausy i inne maszyny, czy też Makity, to wszystko wchodzi w koszty rzędu powyżej 500, 1000, 1500, 2000 zł, więc wszystkie te maszyny są po prostu droższe. Maszyną odpowiednią względem tej półki cenowej jest chociażby Massner, który już był wcześniej testowany, który przez wielu z Was był polecany, jak chodzi o maszynę na pierwszy raz. Troszeczkę maszyn tańszych na tym kanale testowaliśmy. Zobaczymy dzisiaj, jak wypadnie ten pomarańczowy tutaj gladiator, dlatego że dosyć solidnie wygląda zewnętrznie. Omówmy w takim razie na szybko jedną konstrukcję, co widać tutaj na pierwszy rzut oka, jak chodzi o plusy i minusy wykonania tej maszyny. Powiemy potem sobie o długości kabla i o tym, co jest dołączone, jak chodzi o akcesoria w naszym zestawie tutaj poniżej w kartonie. Spójrzmy zatem na korpus. Korpus wygląda, moi drodzy, na dosyć solidny. Jak chodzi o gumowanie rączki, jest jak najbardziej dobrze tutaj ulokowane. Sam przycisk może nie jest jakiś niesamowity, jak chodzi o blokowanie, aczkolwiek no, nie sprawia to w tym momencie żadnych problemów. Co prawda te pokrętło nie budzi we mnie jakiegoś większego zaufania. Wiadomo, że te nadruki, tutaj te sublimacje, które mamy, one dosyć szybko się zetrą, ale to nie tylko w maszynach z niskiej półki, te droższe również często mają z tym problemy. Jak chodzi o naklejki, nie są one gumowane, w przypadku pomarańczowego bodajże ADBL-a, który testowałem, o właśnie, przecież ADBL-y są pomarańczowe, więc może to jest odpowiednik naszej polsko-chińskiej maszyny. Reaper tutaj ma zwykłą naklejkę, która z łatwością można usunąć, może to i lepiej ze względu na brak markowości tego sprzętu, można zawsze dopisać sobie markerem chociażby właśnie Flex, nie wiem, jakiś nowy model. Tak czy siak, jak chodzi o resztę elementów, gwint M14, czyli taki standard tutaj nasz europejski. Jak chodzi o samą głowicę, no to ergonomiczna ona jest, jak chodzi o kształt, ale elementu plastikowego wykańczającego tutaj, który mógłby nam w jakiś sposób uprzyjemnić pracę, nie ma. Aczkolwiek ostrość jeszcze tutaj odlewów nie ma, nie stwarza to po prostu jakichś problemów, jak chodzi o trzymanie i będzie to spokojnie możliwe, że tak powiem, do opanowania w czasie pracy. Nie wbija nam się, nic nam się tutaj nie wrzyna w naszą dłoń, więc, że tak powiem, możemy to potraktować jako taką neutralność w przypadku wykonania tej maszyny. Jak chodzi o kabel, no to jak zazwyczaj bywa, jest on dosyć krótki, w granicach 2 metrów, więc przedłużacz na pewno będzie musiał być użyty. Nie jest to również silikonowy kabel, tak jak w przypadku Flexa, ale niczego takiego się nie spodziewaliśmy, jak chodzi o tą cenę. Ja już wyposażyłem ten model w backing plate Rupesa, który macie tutaj z bliska, Wam pokażę, żeby móc po prostu podłączyć normalne dyski, dlatego że w akcesoriach, które mieliśmy tutaj dostępne, są dyski oryginalnie załączone, właściwie jeden dysk 180, który jest wielkości takiej i na co dzień nie jest używany w autodetailingu, dlatego że używane są dyski 125, tak jak podłączyłem na gąbki 135, bądź dysk 150, 80, 50, 30, czyli mniejsze dyski chociażby, które możemy użyć z czpieniem przedłużającym. W tym wypadku ta 180 po prostu idzie do lamusa na dzień dobry. Do niej były dołączony również taki padzik wełniany, który jest odpowiednio wielki, odpowiednią wielkością jest do tamtej 180, więc też będzie nam zbędny. W zestawie dodatkowo mamy uchwyt takiego barana. Ja osobiście nie używam i nie widzę, żeby większość detailerów używało jakiekolwiek przekładki.
W zestawie dodatkowo węglowe szczoteczki, śrubki i imbusik, żeby przykręcić tego barana. Więc w sumie elementy, które są zbędne oprócz szczotek węglowych, będziecie musieli dodatkowo ponieść koszt kupienia dysku 125 M14 bądź jakiegokolwiek innego dysku o nowożytnym wymiarze. Czyli takim do używania na co dzień w autodetalingu. Jednakowoż w tym zestawie, który nie jest rozbudowany w standardzie o te gąbki, nasz kursant otrzymał takie oto gąbki. Gąbka o wielkości w granicach 150 i 180. Dwie gąbki poleckie, które już mają w sobie backing plate. Warto teraz wspomnieć o tym, jeżeli oglądacie dzisiaj nasz test, dlatego że w przyszłości zrobię oczywiście odcinki o gąbkach i o różnych innych ciekawych elementach, które możemy kupić w sklepie, a które nie nadają się stricte do autodetalingu. Miękkość tej gąbki to już pierwsza rzecz, która dyskwalifikuje. Kolejna rzecz, brak możliwości przełożenia tego przez backing plate, czyli jakiejś formy docisku, dlatego że jest to po prostu niestabilne, jest to niekomfortowe i złe w pracy. Tak samo tutaj, ta gąbka jest dokładnie tak samo zbudowana i nie jest ona odpowiednia, nieprzyjemnie się na niej pracuje, nie jest to profesjonalny sprzęt, aby móc przeprowadzić naprawdę rzetelną korektę lakieru. Tymczasem o akcesoriach sobie powiedzieliśmy już chyba wystarczająco dużo, przejdźmy zatem do testu, moi drodzy, bojowego. Użyję do tego zaraz gąbki, która była już tu wykorzystywana do naszych celów korekcji lakieru i nałożymy pastę finiszową, która również jest dedykowana akurat do naszej one-stepowej akcji dzisiaj na tym lakierze i spróbujemy na masce zobaczyć, jak ta maszyna się sprawuje, czy ma stabilizację obrotów i czy po prostu jest przyjemna, jak wygląda również jej wyważenie i czy praca jest nią możliwa, czy cena będzie adekwatna i czy warto. A więc, moi drodzy, przechodzimy do testu, rozkładamy naszą pastę. No i z minimalnych nasza maszyna nie rusza, musimy troszeczkę zwiększyć obroty. Już mamy jedyneczka, dwójeczka. No i niestety, pierwsza rzecz, brak stabilizacji obrotów. Spójrzcie, jak to wygląda z bliska, czyli kiedy mam dwójeczkę, ona pięknie pracuje, nakładam tylko minimalnym dociskiem rękę i, moi drodzy, maszyna staje. Brak stabilizacji obrotów. Teraz silnik powinien tak mocno przyspieszyć, tak zwiększyć swoją siłę, aby móc po prostu polerować dalej z zadanymi obrotami. Tutaj tego brakuje. Zapach, jaki się wydobywa z maszyny, no to jest charakterystyczny zapach plastiku, więc nie ma tutaj mowy o jakimś przyjemnym zapachu. Co prawda w przypadku elektronarzędzi po jakimś czasie może minąć. Jednak, tak jak widzicie, polerowanie tutaj na poziomie trójeczki. Obroty powinny być takie, ja przykładam lekko rękę i maszyna bardzo mocno hamuje. Co to, jak to będzie wyglądać w praktyce? To będzie właśnie wyglądać tak jak tutaj. O, raz tak, raz tak. Zależy, gdzie podjedziecie. Do krawędzi lekko dojedziecie, zwolni. Podjedziecie do góry, lekko puścicie, przyspieszy. No jest to po prostu nieprzyjemne w pracy. Czy da się pracować taką maszyną? Da się pracować taką maszyną, aczkolwiek no, nie jest to optymalne rozwiązanie. I nie jest to taka rzecz, za którą bym był. Jeżeli mam możliwość, to oczywiście wybieram opcję z stabilizacją i każdy profesjonalny sprzęt ma stabilizację obrazu. Nie ma obrazu, tylko samych obrotów. Śmieję się. Już Masner w tej cenie miał tą stabilizację. Wystarczyłoby tylko dorzucić tutaj stabilizację obrazu, obrotów i to by wystarczyło do tego, aby żeby ta maszyna była po prostu przyjemna w pracy na co dzień. Jak chodzi o jej wagę, jest dosyć lekka. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo nawet producent nie napisał tego na opakowaniu, ale powiem Wam szczerze, że przypomina mi troszeczkę wagę Flexa, a sam Flex ostatnimi czasy przytył z 2,1 do 2,2, a teraz już widzę nawet, że piszą, że 2,3, więc tutaj ja podejrzewam, że są granice 2,5, 2,7, tak na oko. Jak chodzi o wyważenie, to rzeczywiście ten korpus tylny, jak chodzi o elementy plastikowe, jest lżejszy względem głowicy, więc tutaj nie jest to dobrze rozwiązane, aczkolwiek w samej pracy to zupełnie nie przeszkadza i można spokojnie się nią posługiwać. Na pewno jest dużo lżejsza niż Masner, więc byłoby to naprawdę fajną opcją, taką alternatywą zamienną, jeżeli oczywiście byłoby wystarczająco wytrzymały jak Masner, aby był jego godnym zastępcą. Jednak brak stabilizacji obrotów będzie tutaj dyskwalifikować tę maszynę i maszyny w tej cenie, w tej grupie cenowej będą lepsze, chociażby wcześniej wspomniane
Massner, który też ma jakieś błędy, jak chodzi o dłuższy czas użytkowania, bo sporo z Was mówiło o tym, że miało później problemy z nie tyle chyba samą stabilizacją obrazu obrotów, co z wieszającym się przyciskiem, z problemem, który u mnie też wystąpił, dlatego że musiałem go wymienić na inny element, aczkolwiek maszyna sama w sobie dalej działa, jednak ergonomia i waga no, też nie jest z najwyższej półki. A tutaj była ciekawa alternatywa, jednak musimy ją, że tak powiem, odłożyć do lamusa ze względu na brak stabilizacji. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek, ten test Wam się podobał, że troszeczkę rozjaśnia kolejne progi autodetalingu, kolejne nieodkryte elementy i kolejne maszyny, które mamy do przetestowania, dlatego że tych maszyn naprawdę dużo jest na polskim rynku i będziemy się starać cały czas rozszerzać naszą ofertę testową dla Was, abyście nie popełnili błędów w zakupie Waszej pierwszej maszyny autodetalingowej, jak chodzi o maszyny polewskie, dlatego że bardzo dużo tej wiadomości na PW, chociażby na Instagramie, Facebooku i tak dalej dostaję od Was, jaką maszynę, moi drodzy, polecam w granicach 250 zł. W tym momencie takiej alternatywy konkretnej dla Was, pod którą mógłbym się podpisać, nie mam i nie wiem, czy też taką znajdę, dlatego że najbliższą maszyną, która była ciekawa, której test bodajże jest już na naszym kanale, to była maszyna w kosztach w granicach 395-400 zł i jest to maszyna o nazwie, teraz nawet sprawdzę, dlatego mamy ją z lewej strony, jest to maszyna Heckman, aczkolwiek u niej też wystąpił problem po dłuższym czasie użytkowania, dlatego że sytuacja była taka, że uszkodziła mi się bodajże wolny start, czyli od razu zaczyna od najwyższych obrotów, ale stabilizacja wciąż działa, wciąż można ją prowadzić, ma system dziobaka z przodu, więc jest to teraz taka alternatywa dla Was na szybko, żeby Wam odpowiedzieć. Ale jeżeli szukacie maszyny do 300 zł, ciężko mi jest teraz sprecyzować, dlatego że nie znalazłem na razie jakiejkolwiek godnej maszyny w tych pieniądzach. Tymczasem dzięki za oglądanie tego testu, do zobaczenia, to drogowe świry, do kolejnych odcinków, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz i sprawdźcie resztę naszych social media, jeśli chcecie zobaczyć mnie z innej perspektywy. A dzisiaj naprawdę takim szybkim tonem pozdrawiam Was, cześć i do zobaczenia. Siemaneczko, hej!